Cześć wszystkim! Znowu Pony 7, przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. To nie będzie długi poziom. Chyba. Zobaczmy, co my tu mamy. Tak. Ktoś tu jest przybyty do miejsca. Ktoś chyba kogo... Ktoś chyba nie lubił. Dobra, co my tu mamy? Szafir i... Znakomita zbroja płytową. Akurat mam już dwie takie, ale spoko. Dobra, spadajmy miejsce, zanim klikniemy to coś. Zwój huraganu, brzmi fajnie. Jadra. I co tu jeszcze mamy? Niedużo. Jakieś zablokowane przejście. Dużo pancerzy. Coś tu się musiało wydarzyć. Dobra, wiecie co? Myślę, że... Przydałoby się zająć jakieś pozycje obronne. Tak, na wszelki wypadek. Okej, dobra i... Kliknijmy to. Co to jest? Duch od Nuły! O! Okej. Czyli to może będzie ostatni poziom? Upiór pojawia się niczym szrama w osnowie świata, w której wylewa się ciemność. Pod koroną skłębionego cienia widzisz połyskującą maskę w obliczu starszego mężczyzny. Srebrna twarz odwraca się w twoją stronę, jej rysy są zimne i nieruchome. W oczodołach płoną ognie, lśniące dziwnym blaskiem. Kim jesteś? Ja jestem teraz królem tego miejsca. Jestem Punio, szukam władcy podziemi. I tu masz rację. Okej. Całkiem fajny tytuł. Jeśli nie ty jesteś władcą tego miejsca, to kto nim jest? Coś, co sięga dalej, ja bowiem nie mogę zdziałać niczego poza tą przeklętą komnatą. Ten kamień jest jak kotwica. Many souls do pass from time to time into this place. The Audra draws them deep, and there they are consumed, but not by me. Okej. Coś mieszka w głębinach pod nami, gdzie żywi się moimi poddanymi tak, jak za naszego życia. Coś starego, pradawnego, czego nie zdołasz pokonać. Tak jak my nie mogliśmy pokonać niewiedzy. Odnoła drży nagle, jego kształt zdaje się wykrzywiać i wykręcać. Zęby jego czarnej korony stają się coraz dłuższe, a powierzchnia maski wygina się niczym stopiony metal. None walk there, save Odnoła's line. You will not tread in that place. Not there. Jeśli coś jest odpowiedzialne za ataki na Kednua, to może jestem w stanie pomóc także tobie. Jak? Zniszczysz stworzenie, które przetrwało zagładę mojego ludu? Nie, tylko je rozgniewasz. Wypije twoje życie jak wodę. Przybywam tutaj, by bronić mojej warowni. Muszę pokonać to stworzenie. Zagraża twojemu światu i twoim domom. Nie mojemu, gdyż my jesteśmy od dawna martwi. Dla mnie jest jedynie przeszkodą. A kiedy w końcu Jono zginie, dostanę swoją szansę. Czekam już tak długo i nie mogę podjąć ryzyka. But you see them. What remains of them? As the mad one did before you. As I do. My subjects. My people. Dlaczego wysłałeś bestie, żeby mnie zaatakowały? Kimże ty jesteś, że miałbym się przejmować twoim żywotem? Jestem tutaj uwięziony. Nie mogę przekroczyć progu. Nie ma dla mnie przejścia. Nawet teraz jest poza moim zasięgiem. Zniszczyli go, mój posąg. Mój pomnik, żyła została przerwana, a ja jestem odcięty od źródła. Coś jednak mieszka w głębinach pod nami, gdzie żywi się moimi poddanymi, tak jak za naszego życia, co już mówiłeś. None walk there, save Odnua's line. You will not tread in that place. Not there. Co jest tam na dole?
Wszystkie dusze kiedykolwiek znane ścieżką, wciąż związane nieodłącznie z Adrą, czekające na szansę odrodzenia lub po prostu uwięzione w odłamkach. Mój syn gdzieś tam jest, na pewno. Zbudowałeś bezkresne ścieżki? To strupów, który tu leżał, to zapewne jest wielkim dziełem. Czy też niedoszłe dziecko, gdyby tylko dali mi dokończyć, gdyby zrozumieli, że z tak zbutwiałych podwalin może powstać coś wielkiego, że klątwa, którą próbowałem powstrzymać, dotknie ich samych. Że z dnia na dzień mogę stracić syna, który stanie się paskudstwem. Chcę tylko, żebym był z niego dumny. W jaki sposób ojciec może przekonać syna, że nawet jeśli ten nic nie osiągnie, pozostanie światłem jego życia? Jak mam to zrobić, skoro go już nie ma? Tak wiele godzin i dni o tym rozmyślałem. Gdybym przybył ledwie chwilę wcześniej, gdybym powstrzymał go przed wyjazdem tamtego ranka, gdybym tylko wiedział, że już nigdy go nie zobaczę. Into some darker place, away from me. Have they loved nothing in all their lives? Lost nothing? Wives, husbands, children. Might I not show them then the agony of it? Rozumiem twoją rozpacz, ale po co to wszystko? Nie zawsze tak było, bo i jak mogło. Oszalałem z rozpaczy, wezwałem robotników, magów, sługi. Ruszyliśmy na oślep wykonywać nasze zadanie, łzy przesłoniły mi wzrok. Z początku nic, próżne wysiłki, fałszywe początki, mijały dni i nic. Przez cały ten okres byłem pewien, że tracę czas. Pozwoliłem na wypróbowanie nowych metod, dzięki nim mieliśmy pozyskać większą wiedzę o duszach. Te barbarzyńskie postępki pomogły nam poznać prawdę, odnaleźć krawędź zasłony. Moi ludzie powiedzieli mi, że mogą odnaleźć mojego syna, ale nie mieliśmy jak go wydostać bez uszczerbku. Kiedy w końcu odkrycie było na wyciągnięcie ręki, zostaliśmy zdradzeni. Nasze poświęcenie, nasza ofiara, piętno na naszych duszach, wszystko na marne. Zniszczyliśmy Tytana. Zniszczyli Tytana, odrąbali mu korzenie. Even in death, we have been more wholly separated than if I had never known him. He will have forgotten me. Have I not paid? Have they not cost me all I had? Być może duch twojego syna nadal gdzieś tu jest. Sądzisz, że nie zaprząta to moich myśli? Zostałem uwięziony zupełnie jakby tego chcieli. Ironia losu, której rozmyślałem dłużej niż ty chodzisz po świecie i ty próbujesz udzielać mi rad? Wiedzie ci tutaj twoja własna rozpacz. To jest... Nie, próbowałem opuścić to miejsce, dołączyć do syna. Nic by mnie nie powstrzymało, kłamiesz. Okej, co mu chcemy powiedzieć? Wszystkie dusze pozostały uwięzione w konkretnej chwili? Co by pomyślał twój syn, gdyby cię tu teraz ujrzał? Nie rozpoznałby mnie, tego co ze mnie zrobili. A ty nie mów o nim, nie znasz go. Okej, co mu chcemy powiedzieć? Zapomniałeś jego imię? Na masce od nowy pojawia się pęknięcie, które towarzyszy od gosmękającego lodu. U twoich stóp pojawia się szron, który rozprzestrzenia się dookoła. Nie, nadal je znam. Dzwoni w mych uszach. Nie będzie mnie pamiętać. Nie zdołałby mnie rozpoznać. Zniszczyłem samego siebie. Długo przed tym, nim lód obrócił się przeciwko mnie. Niektóre czyny ranią duszę. Takie rany nigdy się nie zagoją. Pozostawią blizny nawet na nas w następnym życiu. Jeśli pójdę teraz, on nie zobaczy. Okej, nie spełniliśmy wymagań. Na stanowczość 20. Dobra, a tutaj, niech sam to oceni. Ciemny kształt odnuły drży i faluje. Powietrze wokół was staje się zimne, a na psadce osadza się szron. Masz wrażenie, że cienie chłoną światło i za chwilę ogarnie was ciemność. End. End, then.
Jego postać wydaje się rozpływać, jego mrok ustępuje miejsce delikatnemu światłu, po czym zupełnie znika. Barlos. To imię jego syna? Okej, to może się przydać. Się co przy okazji? Okej, mamy nowe zadanie. Przypiszmy je może od razu. Coś możemy jeszcze zrobić? Nie. Jaki mamy odpoczynek? A. Wiecie co, chyba chcemy jednak odpocząć w warowni. Tutaj jest wyjście na... z powrotem na, do warowni. Więc przejdźmy się tam, odpocznijmy jeszcze raz, weźmiemy bonusy z warowni i wrócimy tutaj za moment. Już tak, odblokowało nam się tam wejście do poziomu 15. Dobra, wchodzimy. Kednua. Tak przy okazji, udało nam się... Tak, co my tu chcemy? Stanowczość plus 3? Ile by to mi dało stanowczości? 19. Razem z tym pierścieniem miałbym 20. Znaczy z tym całunem żałoby. Okej. Ciekawe co by to dało w tamtej opcji dialogowi. Dobra, ale nieważne. Może odpocznę z stanowczością tym razem. Cokolwiek znajdziemy na ostatnim poziomie, może będziemy mogli z tym również porozmawiać. Dobra, tak, stanowczość plus 19. Dobra. No to wracamy z powrotem na dół. Stwierdzamy drużynę i poziom 14. Dobra, przy okazji udało nam się to bezkonfliktowo załatwić z Odnuą. Nagrywam ten odcinek po raz drugi. I za pierwszym razem jak z nim rozmawiałem, to w pewnym momencie się zdenerwował i po prostu przywołał trzy duchy i trzeba było się z nim bić. Więc teraz poszło mi troszkę lepiej. Więc fajnie. Dobra, jesteśmy na poziomie 15. To nie jest dużo większy niż 14. I Xauripy! Ej, dawno już nie zabijaliśmy Xauripów. Już myślałem, że ten sport wymarł w Jeleniobożu. A to chyba już jelenioborska tradycja, więc kontynuujmy ją. Okej, dobra. To jest parę zwykłych Xauripów, które paną pewnie paroma czasami. Tak. Okej, wiecie co? Ty wyzmieńcie broń. Fajnie. Okej. Pozbierajmy z nich łupy. A przy okazji sprawdzałem również tak przy poprzednim nagrywaniu, teraz zapomniałem o tym. Nie mamy w twierdzy kowala, mamy tylko warsztat. Więc żeby wykuć ostrze bezkresnych ścieżek, pewnie będziemy musieli się udać do Zatoki Buntu i tam kogoś popytać. Ale dobra, myślę, że uda nam się coś znaleźć. Dobra, co my tu mamy? Champion, zabijaka. Zajmijmy się najpierw najwyższym kapłanem. Ty możesz strzelić w championa. Okej. Paraliż, aha. Tak, oni, zabijacy mają te trucizny swoje. Okej, dobra. Ty na nich pokrzyczysz. Ładnie.
Okej, jeden czempion, zaraz drugi padnie. Okej. Nie wiem czemu ktoś na ostatnim... poziomie... pod ziemi umieścił tak słabe stworzenie, ale... Okej. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś mamy. Rubin. Przez otwór dmie ciepłe powietrze. Ciekawe. Okej. Szukajmy tutaj, czy coś będzie ukrytego. No na to, że nie. Co my tu mamy? To chyba jest samo... sama podstawa tej wielkiej rzeźby Zadry. Okej, zobaczymy. Zaraz pewnie podejdziemy do niej od frontu. Tak przeczuwam. Okej, dużo klejnotów, fajnie. Klejnoty nie są złe. Okej, drużyna. Schodzimy na dół. Hey there. Just say the word. Not a problem. Co my tutaj mamy? Chyba to jest przejście dalej. Okej, to wiecie co? Lećmy najpierw do tej... do tej rzeźby. Albo nie, może tu jest zejście dalej? Dobra. Obie drogi za chwilę zbadamy. Ta. Co my tu mamy? Duża mikstura wytrzymałości. Sobie weź. Tak. Są stopy tej kolumny. Czy tej rzeźby. Hey there. No to doszliśmy do końca. Oficjalnie. Jeszcze tylko zabić, co tutaj się znajduje i... i wracamy do domu. Okej, dobra. Się zajmij tymi po lewej, ty się zajmij tym po prawej, a wy się zajmijcie kapłanem. Okej. Dobra, ty możesz mu przywalić. Okej. Jeszcze tylko ten czempion został. I pozamiatane. Zdecydowanie. Okej. Trochę więcej klejnotów. Ale nic ciekawego. Tylko po to tu przeszliśmy? Adrowy Ena. Okej, waluta. Ciekawe. Dobra. No to tutaj. Wygląda na to. Okej, będziemy musieli coś się przeprawiać. Co my tu mamy? Schody prowadzą na dół, rozpadły się, a ty znalazłeś się na skraju mrocznej przepaści. Będziesz musiał schodzić bardzo ostrożnie, a wspięcie się z powrotem może okazać się trudne. Okej, zejdź ostrożnie po skałach. Wiące się skały i ściana sprawiają, że schodzenie jest powolne i niebezpieczne. W ostatnim odcinku Giri staje na poluzowanym kamieniu i przewraca się, po czym toczy się całą drogę w dół. Znajdując się na dnie szerokiego zbiornika naprzeciw gigantycznych głazów i formacji adro... znajdujesz się. Okej, co Giri dostała? Skręconą kostkę, refleks minut 25. Dobra. Mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Bardziej, że ona ma i tak bardzo dobry refleks. Tak, z tym ma dużo gorszy, ale... i tak nie jest najgorzej. No. Co my tutaj mamy? O, patrzcie! Adrowy smok.
Okej, okay. Ostatniemu smokowi popuściliśmy, ale tym razem nie będzie wyjątku. Z ciemności oświetlony jedynie słabą poświatą bijącą za drogowego posągu, wyłania się stwór, który niewątpliwie jest smokiem. Jego skóra pokryta jest barwną, żywą adrą, a ruchy jego ogromnych stawów przywodzą na myśl ocierające się głazy. Smok wygląda na co? Smok wyciąga się na całą wysokość i jego rogi sterczą jak wieże. Nagle zniża łeb, kierując do ciebie przenikliwe, inteligentne spojrzenie. Jeśli mocno wypniemy piersi i bardzo pohałasujemy, może uda nam się go odstraszyć. Eder, dzięki. To może masz jakąś owcę wypchaną siarką? Myślę, że ten, że to byłoby równie skuteczne. To ty jesteś władcą podziemi? Yes. The master below. You have found her. Kadnua is mine, as is all that lies beneath it. I przyszliśmy to zmienić. How fortunate you are to learn such well-guarded secrets. All it has cost you is your life. Chyba wrócę już do domu, przeliczę swoje złoto i będę żyć długo i szczęśliwie. Dobra, co my tu możemy powiedzieć? Zatem to o tobie cały czas mówili. Dashed against sealed doors, dragged screaming into dark pits by spiders. All to see what you have seen. A gate into the past. The history of a fallen people. The haunted treasures of a mad king. The final monument of a distraught father, an old man weeping. Czy ty jesteś jego tworem? And each and every man and woman that falls comes here, to this place, to me. Co to za miejsce? All that remains of a dead man's greatest wish, a grand memorial, or merely a sorry little tomb. More than Ardnua's precious son are buried here, of course. Many more. It is where the Ardra veins converge, before descending into the hollows of the world. Właśnie to przyciąga was wszystkich tu na dół, choć teraz pozostaje poza zasięgiem. Czujesz, skoro jesteś tak blisko? To przyciągnie w stronę transformacji. Masz wiele na sumieniu, bestio. Don't be so grim. Were you not warned? Turn back. Beware. Turn back, never, not you. I have seen your Kadnua. Have seen it rise and fall and rise again. Is it still rubble and weeds, or have you made more of it? Więcej. Byłam tutaj, zanim Aderczycy pojawili się tutaj, postawili tutaj choćby jeden kamień. Jestem starsza niż schody, które cię tutaj sprowadziły. Jestem przykuta do tego żałosnego pomnika, a ty nie możesz władać tym miejscem tak, jak nie możesz władać mną. Nikt inny nie dotarł jednak tak daleko. Nie mogę pozwolić ci odejść, nie teraz, gdy dane było ci ujrzeć to miejsce. Okej. Bo chyba już trzeba to kończyć, tą gadaninę. Użyjmy opcji stanowczości, czemu by nie? Jestem dla ciebie godnym przeciwnikiem. Walcz ze mną, a polegniesz tutaj. Your soul does burn bright, it is true. I expect you will have an interesting tale or two to tell me once you have joined the chorus. Okej, dostałem achievement. Co to było? Uzyskaj rangę 3 w przynajmniej 3 usposobieniach. Okej, to coś mi zwiększyło. Wiecie co, nawet sprawdzę teraz. Pasja. Okej, okay, super, bo to jest nasze moje preferowane usposobienie. Fajnie. Nie informujcie mnie o zarobka, kiedy atakuje smoka. Dobra. Odporności plus 20 powalenie. O, serio? Eder,
Myślisz, uda ci się powalić to coś? Nie wrażliwaś na przerażenie, przestraszenie, skamienienie, smoczy, oddech, unieruchomienie, utratę przytomności. Okej, dobra. Może wypalmy w niego naszą pierwszą salwę? I zobaczymy, co potem zrobimy. Tak, tylko trochę się rozproszymy. Aż to jest smok, więc domyślam się, że będzie czymś ział. Okej. Redukcja obrażeń 28. Mentalny odwet. Dobra. Przerwij walkę. A Dragna, dobra. Cię musieli ją czymś zająć. Więc chyba przyzwę te cosie, co tu mam. Z nim się spróbujemy zestroić. Okej. Mam nadzieję, że to zajmie na chwilę Adragny. Adrowy smok. Sporo obrażenia już otrzymał. Dobra, co my tu możemy zrobić? Fajnie byłoby tak te Adragny czymś lepiej zająć. A może po prostu morową chmurę przyzwiemy? Okej. 0% trafienia smoka. Tak, on ma świetną obronę. Ma słabą obronę na wolę. Bo to... Na co to działa? Hard. Tak, on ma hard 121, więc to się nie uda. A krąg śmierci? Też kontra hard. Dobra, te rzeczy się nie udadzą. Kołysanka raczej też się nie uda. Refleks. Okej, może spróbujmy w takim razie pocisków. Dobra. Ty możesz coś jeszcze przywołać? Nie. Okej. Możemy użyć to wspomnienie męki. On otrzymał spore obrażenia. Ma mało tu szansę przejścia przez jego wolę, ale... Możemy spróbować. Dobra. Ty spróbuj go powalić, Eder, ponieważ czemu by nie? Ty rzuć może zbroję na nas. O tak, tylko ty podejdziesz jeszcze tutaj trochę bliżej za chwilę. Okej, przychodzą Xeuripy. Okej, wspomnienie męki, chybienie. Tak, tak myślałem. Okej. Coś nas paraliżowało. Aha. Przywołaj skarabeuszę. Ty możesz zająć się tym kapłanem. Chociaż jak zajmiesz się nim ręcznie, to chyba będzie szybciej. Okej. Okej, coś nam tu trzasnęło właśnie. Dobra, chcemy zdjąć paraliż. Tak. Ty podejdź tutaj, żebyś była w zasięgu zaklęcia. Okej. Nie, to chciałem rzucić. Kulę ognia ładnie tutaj trzaśniemy. Tak, żeby załapało smoka również. Okej, ty już prawie nie żyjesz. Jak tylko się ockniesz, będziesz musiała drugi oddech rzucić. Okej, dobra. To było zionięcie smoka. Przerażenie, powalenie. Wow! Okej. Całkowity wipe. Niezłe kombo. Niezłe kombo. Okej, chyba tego trzeba uważać na to, cokolwiek on co on teraz zrobił, na to trzeba uważać. Okej, możesz ich jeszcze podnieść? Na którym poziomie było? Chyba na piątym było podnoszenie. Tak. Podnieś ich. A, ogłuszony jesteś.
A teraz sparaliżowany. Drużyna zginęła. Okej, w następnym odcinku próbujemy to zrobić jeszcze raz. Mam nadzieję z troszkę lepszym efektem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!